Bataszewskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czema, Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Bataszewskich inwestycji, natomiast ten jest trochę specyficzny i trochę inny niż zazwyczaj filmy, które możecie oglądać na moim kanale, a mianowicie jest to podsumowanie Bataszewskich inwestycji, a konkretnie podsumowanie przebudowy ronda Romana Dymowskiego. Tak, dokładnie w ten sposób to wyglądało jeszcze rok temu mniej więcej. Zdjęcie macie z sierpnia 2021. Znajduje się ta inwestycja oczywiście w samym sercu Warszawy, no i to się zmieniło właściwie nie do poznania. Tak to wygląda teraz, zdjęcia z sierpnia 2022. Nie są najnowsze zdjęcia, ale uwierzcie mi, tutaj się faktycznie dużo już nie zmieniło, poza dodaniem padł barierek na przystankach tramwajowych, ale to faktycznie nie jest największy element, jeżeli chodzi o tą przebudowę. Pokrótce opowiem, co właściwie wam pokażę w filmie. W filmie pokażę wam, tak jak w tym momencie, zdjęcia z czterech różnych miesięcy, czterech różnych pory roku właściwie, jak wyglądała budowa tejże inwestycji przed budową, już po budowie, no i dwa zdjęcia z budowy w trakcie. Teraz macie aktualnie przejazd na wysokości ulicy Nowogrodzkiej, który faktycznie powstał jako zupełnie nowa część. Także tak jak to tutaj właśnie widzicie, to jest jeden z nowych fragmentów. Teraz lecimy sobie bezpośrednio nad Marszałkowską. Ja nie widzę niestety podglądu, bo mi się tutaj trochę drtnie. No, siłą rzeczy to są cztery podglądy naraz odpalone, a bez proxy na komputerze to trochę trudno do zmienia. Co nie zmienia faktu, że faktycznie tutaj się dużo zmieniło. Ja może pokrótce opowiem tylko, co tu faktycznie było do zrealizowania. Bo mniej więcej widzicie, jak to wyglądało wcześniej, jak to wyglądało w trakcie budowy, jak to wygląda po. Macie zdjęcia z lipca z 2022, luty 2022, październik 2021 i sierpień 2021. Zdjęcia są dokładnie z tych dat, które tutaj widzicie. Główną rzeczą, która tutaj faktycznie miała powstać podczas tej przebudowy, to są przejścia naziemne, a nie podziemne. Chodziło o wytyczenie czterech nowych przejść dla pieszych i trzech przejazdów rowerowych. Naziemne dojście do wszystkich przystanków tramwajowych, rozszerzenie i wydłużenie peronów przystankowych, z czego od razu mówię, że przedłużenie nie wiąże się z tym, że więcej tramwajów się mieści na przystankach, bo w tych miejscach, gdzie jest przedłużenie, faktycznie no, w dużej części jest tam wygrodzone miejsce, żeby tramwaj nie mógł wysadzić żadnych osób. Ponadto jest oczywiście więcej miejsc dla osób, które będą czekać na przystankach. No i oczywiście łatwiejsza wymiana pasażerów. Oczywiście nie mogło zabraknąć, jak zawsze, dużej ilości zieleni. Zieleni, jaką tu możemy zaobserwować, to aż 58 nowych drzew, 6,6 tysiąca metrów nowej zieleni, wiele gatunków krzewów i bylin, no i oczywiście to schodnik. Co warto podkreślić, oczywiście torowisko w tymże miejscu nie jest zielone i to ma swoje oczywiście zadania, tak jak widzieliście na pierwszym ujęciu. Służby różnego rodzaju mogą jeździć po torowisku tramwajowym w tymże miejscu, unikając jakichkolwiek korków. A tutaj teraz to, co widzicie na tych ujęciach, widać, jak wyglądało to przed, jak wygląda po wytyczeniu nowej drogi rowerowej w tymże miejscu. Wtedy faktycznie tutaj zupełnie wcześniej nie było z tym przejazdem nad przejściem podziemnym do stacji, do przystanku kolejowego Warszawa Śródmieście. I faktycznie to dosyć tutaj ciekawie wygląda. Ten nowy łącznik właśnie Marszałkowski na tym odcinku bardzo jest przydatny i bardzo dużo osób korzysta z niego, tak samo jak ten, który widzieliście przed chwilą na wysokości ulicy Widok. Więc tutaj to wszystko faktycznie jest na duży plus, nie będę ukrywać, dużo mi rowerzystów z tego korzysta, nawet objeżdżając tą patelnię przy łączniku właśnie Warszawy Śródmieście i metra Centrum, nie jest aż tak źle z przejazdem dla rowerzystów w tymże miejscu, bo ta ścieżka rowerowa została wytyczona w ten sposób, aby jak najmniej kolidować z ruchem i tu też są jedne z najdłuższych pasów rowerowych, jeżeli chodzi o przejazd, właśnie przejście dla pieszych przez drogę rowerową. Teraz lecąc bezpośrednio nad Alejami Zimskimi, możecie zobaczyć, że jest jeszcze jedno przejście dla pieszych, które jest całkowicie bez przejazdu rowerowego. W przeciwieństwie tego, jak mamy na Nowogrodzkiej, czy na Zimskiej, czy również przy ulicy Widok, tutaj mamy bezpośrednie przejście tylko i wyłącznie dla pieszych, łączące rotundę z drugą częścią tutaj Śródmieścia od strony południa. No i tak, tak jak powiedziałem, są tutaj nowe przejazdy rowerowe. Nowogrodzka, Poznańska i Widok, 54 strojaki rowerowe. Połączenie z drogami dla rowerów wzdłuż ulicy Marszałkowskiej. To jest duża oczywiście zaleta. Trzeba jednak pamiętać, że to, że faktycznie to zostało podpięte, to akurat kwestia ostatnich miesięcy tej budowy, ponieważ faktycznie droga rowerowa na Marszałkowskiej nie jest jeszcze kompletna, a część fragmentu, który tutaj właśnie łączy ten fragment z nową częścią, powstał niedawno. Też warto zaznaczyć, że wyjazd tego objazdu naokoło całego Ronda Dymowskiego
Jest bezpośrednio w ulicy Poznańską, co oznacza, że tam trzeba się przeciągnąć kawałek ulicy Poznańskiej i Nowogrodzkiej. A najgorszym elementem jest jednak tutaj faktycznie ten fragment, o którym mało kto mówi, to jest to, iż ulica Poznańska jest, no nie jest to ulica wyasfaltowana, tak? To jest tam tak zwane kocie łby, dzięki którym faktycznie jest zachowany charakter historyczny tejże ulicy. Dla rowerzystów to niekoniecznie najlepszy element faktycznie zachowania historii, bo się niewygodnie po tym jeździ. Ale jest, faktycznie jest podłączenie. Co mogę powiedzieć na temat samej przebudowy? Czy budowa bardzo wpływała na ruch w tymże miejscu? Według mnie nie. Korki tutaj nie robiły się jakoś tak, według mnie przynajmniej, szczególnie większe niż zazwyczaj, ponieważ ruch oczywiście był robiony w dwóch etapach. Najpierw wyłączenia poszczególnych pojedynczych pasów na Alejach Zimskich, a w wcześniejszym etapie na Nowogrodzkiej. Na Nowogrodzkiej, nie na Nowogrodzkiej, tylko na Marszałkowskiej. Też wszystkie wyłączenia z poszczególnych ulic tutaj były raczej minimalistyczne, a największe utknienia były bardziej dla pieszych i rowerzystów, które tutaj po prostu wcześniej w ogóle nie było, także faktycznie tutaj piesi mieli trochę ograniczone możliwości poruszania się, zwłaszcza jak powstawały nowe chodniki w różnych miejscach. Duża ilość nowej zieleni jest na pewno tutaj na plus, bo to, co jak to wyglądało wcześniej, no nie było to to. Było trochę tej zieleni, ale drzewek dużo nie było. Trzeba też pamiętać oczywiście, o czym wszyscy pamiętają, mam nadzieję, że cały ten to miejsce, całe rondo zostanie niedługo rozkopane. Niedługo to jest po przebudowie do końca Warszawy Wschodniej, a ta przebudowa jeszcze nie zakończyła się, czy za jakieś około 3-4 lata. Całe to rondo zniknie z powierzchni ziemi, zostanie wykopane, ponieważ pod nim znajduje się tunel średnicowy, który trzeba całkowicie odkopać podczas przebudowy warszawskiej linii średnicowej, czyli linii kolejowej, która się znajduje. Pod tym rondem znajdują się 4 tory właśnie pociągów, dwa tory dla pociągów podmiejskich i dwa tory dla pociągów dalekobieżnych, jak i również dwa tory linii metra, które tutaj pozostają oczywiście bez zmian. I one nie będą rozkopywane w najbliższym czasie, bo nie ma po prostu potrzeby. Linia średnicowa kolejowa musi być rozkopana i na nowo budowany cały tutaj tunel, no jakby nie patrzeć, jest już trochę stary. I trzeba trochę go unowocześnić i przebudować, żeby mógł służyć na kolejne dziesięciolecia. Więc oczywiście cały tutaj ten proces faktycznie będzie wymagał rozkopania tego miejsca. Więc pojawiają się głosy, że cała ta przebudowa tego miejsca nie jest potrzebna w tym momencie. Ja odpowiadam na te wszystkie przyczyny. No wiadomo, zieleń oczywiście jest tutaj wizytówką nowego prezydenta, który próbują wszędzie wcisnąć, gdzie może, nawet jak zazwyczaj jednak nie może, na przykład na placu 5 rogów. Co nie zmienia faktu, że tutaj te połączenie rowerowe i te przejście dla pieszych, według mnie faktycznie są tutaj przydatne. Ja sam korzystam z niektórych przejść dla pieszych, ponieważ jest mi po prostu wygodniej, zamiast iść przejściami podziemnymi w niektórych rejonie, na przykład z przystanku tramwajowego w kierunku dalej Żoliborza, w kierunku właśnie idąc do domów towarowych w centrum. To jest dla mnie akurat przydatne przejście dla pieszych w tymże miejscu. Już nie mówiąc o drogach towarowych, które faktycznie ułatwiają mi tutaj możliwość przejazdu i już nie muszę jechać specjalnie do Emilii Platat, aby się przebić i jechać w luksusowych warunkach drogą rowerową, czy też po prostu pasami rowerowymi, tylko mogę bezpośrednio na Marszałkowskiej się przebijać w tymże miejscu i to jest na pewno duża zaleta, jakiej wcześniej tu faktycznie rowerzyści całkowicie nie mieli. Jeżeli chodzi o pieszych, to sądzę, że dużo nie zmieniło. No, co do korków, macie zdjęcie teraz z lutego 2022 i za chwilę będziecie mieli na sam koniec jeszcze z lipca. Zwróćcie uwagę, że tutaj korki się zbytnio nie robią większe, bo ta sygnalizacja świetna jest tak ustawiona, aby nie tworzyły się po prostu większe korki. Siłą rzeczy, jeżeli jest zielone światło na przykład dla Alei Zimskich na rondzie, to tak samo będzie zielone światło na przejściach dla pieszych na Alejach Zimskich, aby samochody mogły tutaj płynnie przejeżdżać. Także jest to tak zwane, aby oczywiście to wszystko działało jak najlepiej, jak najpłynniej. Tutaj na koniec macie jeszcze zdjęcie porównujące luty i lipiec tegoż ostatniego roku, czyli aktualnie, który jest, czyli 2022. No trochę chaotycznie, ale możecie zobaczyć mniej więcej, jak to się łączy, jak wyglądał okres budowy i już faktycznie po przebudowie, jak to się zmieniło wszystko. To by było na tyle mniej więcej z tego materiału. Ja tak to mniej więcej podsumuję. Jeżeli taki film Wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i co tu już nie mówić, to zobaczymy wkrótce w kolejnych materiałach, ale Wy tutaj jeszcze nie odchodźcie, bo jeszcze mamy parę ładnych ujęć. Kończąc to, które faktycznie teraz widzimy mniej więcej z przejazdem, jak to wszystko wyglądało podczas budowy. No, ja osobiście, tak już z mojego punktu widzenia powiem, że
ta inwestycja, choć nie była dla mnie niezbędna, jest przydatna i z niej korzystam, jeżeli jestem w centrum i jadę na monocyklu, bo faktycznie wtedy to dosyć dużo ułatwia życia, więc według mnie to było potrzebne. Domyślam się, że w komentarzach znajdą się osoby, którym się to podoba i nie podoba. Jestem ciekaw waszych opinii, tylko proszę o niepolityczne, bo tak jak to już mówiłem parę razy, ten kanał nie jest polityczny i takie komentarze zwyczaj będą usuwane nawet nie przeze mnie, a przez YouTube'a. Ale zapraszam do ciekawej dyskusji. Mam nadzieję, że coś ciekawego i takiego z bardziej sensem niż kłótnie i burze polityczne się narodzi w komentarzach, chociaż niestety raczej na to zazwyczaj trudno. Na koniec tylko powiem, że takie filmy, stworzenie tego typu filmu to jest akurat dosyć dużo pracy, no bo podsumowanie to akurat tylko i wyłącznie 4 miesięcy całej inwestycji, to nie jest aż tak dużo roboty, ale jednak to zmontowanie takiego filmu i realizacja jego to faktycznie trwała rok, a zmontowanie już samego końcowego materiału to jest mniej więcej 4-5 do 6 godzin pracy, więc jeżeli faktycznie moja praca tutaj Wam się podoba, to możecie kliknąć obok przycisku subskrybuj i wspieraj. To mi bardzo faktycznie pomaga, bo wiem, że mogę jeszcze tego więcej robić i faktycznie jestem w stanie dzięki tym funduszom rozwijać kanał jeszcze w innych kierunkach niż to zazwyczaj teraz możecie zaobserwować. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i jutro, tak jak obiecywałem na serwerze na Discordzie, będzie film o nowych liniach SKM, a przynajmniej się postaram, aby się pojawił, czyli oczywiście S4. Do zobaczenia już jutro, w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!